Co nie zabije, to wzmocni. Wczorajsze trudności już za nami. Dziś odzyskałem przyjemność z jazdy. W zasadzie jestem na tym etapie, ale odcinki w tym bardzo mocno pomagają, bo są bardzo ekscytujące i nawet te nowe dostarczają nam wiele frajdy. Jest sporo skoków, jest sporo szczytów, zakrętów pokonywanych z maksymalnymi prędkościami. Czyli to, co nas bardzo cieszy, to co tak naprawdę powoduje, że tęsknimy za rajdami, za odcinkami specjalnymi zaraz jak się zakończą. Wczorajszy brak wspomagania trochę dał mi w kość i moja lewa ręka nie jest bardzo sprawna, ale włącza się, zapala się zielone światło, system startowy nas odlicza. Ruszamy, o wszystkim zapominam. Także fajnie, bo to kolejne jakieś doświadczenia, cel realizujemy konsekwentnie. Pierwsza trójka na każdym odcinku, top 3. Umocniliśmy się na pudle, więc też taki był cel. Trudno pod tym względem, że z jednej strony chciałbym walczyć, a z drugiej strony no, szkoda podejmować ryzyko w obecnej sytuacji, po tych wczorajszych trudnościach. Teraz po prostu cieszymy się jazdą i patrzymy na punkty, na to jak nasi rywale nie tylko próbują nas rozśmieszyć, ale też przycisnąć, rozśmieszyć podczas wywiadu oczywiście. Naprawdę fajna atmosfera tutaj jest i fajnie się tutaj jedzie, zmienne warunki, dzisiejsze odcinki bardzo twarde w porównaniu do wczorajszych, więc można naprawdę trzymać gaz wciśnięty do podłogi.